Lokomotywa ET22 pokaże, w jaki sposób należy przeprowadzić sterowanie na zimno. W tym celu należy udać się do szafy wysokiego napięcia, do części, gdzie jest wyłącznik szybki. Patrząc tutaj pod przekaźnikiem zanikowo-napięciowym znajduje się hebelek. Jest to hebelek, który umożliwia sterowanie na zimno. Warto zapamiętać, że w położeniu dolnym mamy lokomotywę przygotowaną do sterowania na zimno. Jeśli w takim położeniu byśmy go pozostawili, to nie zamkniemy wówczas wyłącznika szybkiego. Także warto zapamiętać, położenie górne to praca normalna lokomotywy, a położenie dolne sterowanie na zimno. Wracamy do kabiny. Popełniamy przewód hamulcowy. Spełniamy warunki do jazdy po stronie pneumatycznej, czyli przewód popełniony. Maszynę luzujemy tak, aby zamknął się nam stycznik SPR1, który kontroluje część pneumatyczną. Wówczas zaświeci nam tutaj lampka od styczników liniowych. Dajemy nastawnik na kierunek oczywiście. Lampka świeci. Delikatnie przyhamujemy lokomotywę, tak aby nam nie zbiegła, ale jednocześnie zapewniając warunki do sterowania. No i możemy próbować. Pierwsza pozycja. Słychać styczniki liniowe zamknięte. Sprawdzamy sobie styczniki oporowe. Jazda na oporach świeci. Dajemy pozycję szereg bezoporowy. 21 pozycja. Lampka zgasła, jest w porządku. Wchodzimy na drugi układ. Myślę, że było słychać, wał grupowy się przesterował. Jazda na oporach ponownie świeci. No i sterujemy dalej. Aż do pozycji drugi układ bezoporowy. Lampka zgasła, wszystko w porządku. Wchodzimy teraz na trzeci układ. Słyszymy, jak wał grupowy się przesterowuje. Lampka ponownie świeci, jedziemy na oporach. Sprawdzamy kolejne pozycje. Układ równoległy, bezoporowy. Lampka zgasła, wszystko jest w porządku. No i dodatkowo jeszcze na każdej pozycji bezoporowej możemy sobie sprawdzić nastawnik bocznikowania. 6 pozycji. Tylko kierunek musi być na pozycji N2. Słychać. Szafa gra. Ewentualnie możemy sprawdzić kierunek tył. Też wszystko w porządku. W ten sposób możemy sobie przesterować lokomotywę i upewnić się, że nie będzie niespodzianki na szlaku. Po przesterowaniu szafy ponownie przestawiamy hebelek do góry. I wówczas możemy pozamykać szafę i już się uruchomić. Taka jeszcze moja myśl na koniec. Jak ktoś ma problem zapamiętać, w jakim położeniu ma być ten hebelek, no to może kojarzyć, że hebelek do góry, tak jak pantografy do góry podniesione, czyli wówczas możemy się uruchomić, a jak na dół, to pantografy opuszczone i możemy robić sterowanie na zimno. No to tyle. Thank you.